Gotuj z Piotrem Kucharskim i Primawiką. Przepis na zapiekankę z wegetariańskimi sznycelkami i kaszą gryczaną. Do przygotowania zapiekanki będziemy potrzebować kaszę gryczaną, cebulę, marchewkę, seler, papryczkę chili, czosnek, krojone pomidory w puszce, sznycelki weguś Primawika, mleko, parmezan oraz olej z pestek, winogron i przyprawy. Marchewkę kroimy w kostkę. Cebulę i papryczkę chili drobno siekamy. Rozgrzewamy na patelni olej, podsmażamy cebulę i chili. Wrzucamy marchewkę, mieszamy, kroimy i dodajemy czosnek. Podsmażamy jeszcze kilka minut. Dodajemy pokrojone sznycelki weguś Primawika razem z sosem. Następnie dodajemy krojone pomidory. Wszystko dokładnie mieszamy. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i dusimy, aż nadmiar płynów wyparuje. Obrany seler kroimy na części i gotujemy w mleku. W międzyczasie gotujemy kaszę gryczaną zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Ugotowany seler miksujemy lub ubijamy tłuczkiem do ziemniaków. Dodajemy starty parmezan, gałkę muszkatołową, sól i pieprz i ucieramy na gładką masę. Część zawartości patelni wykładamy na dno naczynia żaroodpornego. Następnie układamy warstwę kaszy gryczanej, warstwę warzyw i znowu warstwę kaszy gryczanej. Seler zmiksowany z parmezanem wykładamy na wierzch zapiekanki. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni. Zapiekankę pieczemy około 30-40 minut, aż wierzch będzie rumiany. Smacznego!